i mówię o bogatyni, ponieważ właśnie do bogatyni Kaczyński zdecydował się zwołać swoich partyjnych aktywistów. Chyba nie bardzo wiedział, z czym w Bogatyni ludziom kojarzy się PiS. A Bogatynia to jedyna gmina w byłym województwie jeleniogórskim rządzona przez PiS. I teraz krótkie życiorysy kluczowych postaci tego dramatu. Andrzej G. PiS. Były burmistrz. Burmistrz ramienia PiSu, Bogatyni. Zatrzymany w 2019 roku pod zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Nie wiem, czy aresztujący mieli na uwadze cały PiS, czy tylko tę ekipę z Bogatyni, ale aresztowano go za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Za niegospodarność, przekroczenie uprawnień, korupcję i fałszowanie dokumentów. No lepiej nie można opisać jednego z liderów lokalnego PiSu. Sławomir Z., lider PiSu na Zgorzelec i powiat, przewodniczący tej partii. Za czasów Andrzeja G. zajmował się spółką śmieciową w Bogatyni. Kiedy wygrał PiS wybory, został prezesem jednej ze spółek Polskiej Grupy Energetycznej. To właśnie Sławomir Z. uczestniczył między innymi w słynnym spotkaniu pana Misiewicza. Pamiętacie pana Misiewicza? Gdzie gwarantował wszystkim, którym to obiecał, stanowiska w PGE. Wraz z Misiewiczem Sławomir Z. został oskarżony o wymuszanie seksu za pracę w PGE. Został zatrzymany razem z Andrzejem G. Spędził rok w areszcie śledczym i czeka na proces. Kolejny członek PiS, uczestnik władzy w Bogatyni, Dominik M., zastępca burmistrza Bogatyni. Zatrzymany i aresztowany w 2019 roku pod zarzutami korupcji, fałszowania dokumentów. Czeka na proces. Andrzej Remian, a raczej Andrzej R. pewnie, gdyż proces się jeszcze nie zaczął. Skarbnik. Tak, to fajne. Skarbnik pana burmistrza Andrzeja G. Zatrzymany i aresztowany pod zarzutami łapownictwa, fałszowania dokumentów i nadużycia zaufania. Tu jest ciekawa postać. Tu jest, wydawałoby się, nowa twarz obozu rządzącego. Pan Tomasz T., przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni, zatrzymany i aresztowany w tym samym 2019 roku w związku z działalnością oczywiście zorganizowanej grupy przestępczej handlującej narkotykami, głównie metamfetaminą na granicy Polski, Czech i Niemiec. Podejrzany o pomoc w produkcji metamfetaminy, jak również jej sprzedaż. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży narkotyków organizował proceder kupowania głosów w czasie wyborów na pana burmistrza Andrzeja G. Czy naprawdę można sobie wyobrazić bardziej czytelną kwintesencję, taką syntezę PiSu, tak jak wiecie, jak w soczewce. Fałszowanie wyborów, kupowanie głosów, handel narkotykami, to rzeczywiście coś nowego. Nadużywanie zaufania, przekupstwo, łapówki, przekraczanie uprawnień. Aresztowanych było o wiele, wiele więcej. Wszyscy z Bogatyni lub z okolic. Wiecie,
Bogatynia niestety, i to nie jest wina mieszkańców, w mediach dostała miano stolicy fałszerstw wyborczych. Ja, wiecie, zastanawiam się tak głośno. Czy pan Brudziński dlatego zdecydował się zorganizować tam zlot pisowców, bo tam najlepiej można się dowiedzieć, jak sfałszować wybory?